Szanowni Państwo, obecnie możemy powiedzieć, że mamy Polskę wolną, niepodległą. Jednak proszę zwrócić uwagę na jeden element. To, co doprowadziło do utraty niepodległości Polski przed trzecim zaborem, przed rokiem 1790 polskim, to było czernianie Polski, opluwanie prywata, uzurpowanie sobie praw do czego. Czy to nie jest analogia do pewnych działań dzisiejszych, które są prowadzone w Polsce i za granicą w stosunku do narodu polskiego, w stosunku do państwa polskiego? Coś takiego nie powinno mieć miejsca. Polska jest jedna i bez względu na to, czy jest w tej Polsce lepiej czy gorzej, czy my czujemy się lepiej czy też gorzej, czy należałoby coś zmienić czy też nie, to my jesteśmy tu i my zmieniajmy tę Polskę w tym kierunku, żeby Polska była bezpieczna, żeby Polska była praworządna, żeby Polska była suwerenna, żeby Polska była niezależna. To nasze działania powinny prowadzić do tego wszystkiego. My dzisiaj cieszymy się z tej wolności. Obyśmy tylko ciesząc się z tej wolności nie popadli w anarchię. Bo jak powiedział wielki Polak, wolność nie została nam dana, ale zadana. O tę wolność musimy cały czas zabiegać, o tę wolność musimy cały czas walczyć. Swoimi działaniami nie doprowadźmy do tego, aby Polska była opluwana przez innych i w kraju, i za granicą. Nasza postawa patriotyczna tutaj w Polsce powinna być dowodem tego, że my jesteśmy tej Polski warci. Że przez kolejne lata, to co powiedziałem, możemy ciągle mówić ojczyznę wolną, błogosław Panie. Kończąc te być może przydługie wystąpienie, jeszcze taka odrobina refleksji. Mam to ogromne szczęście, że jestem burmistrzem, który pełni kadencję właśnie w roku 2018, w stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Kadencja kończy się za kilka dni. Jak powiedziałem, ogromne szczęście, że jestem burmistrzem w tym właśnie stuleciu. Nowemu burmistrzowi, nowym władzom życzę, aby ta Polska w kolejnym stuleciu i w kolejnych stuleciach była wolna, bezpieczna i niepodległa.